Teatr Polskiego Radia nadaje słuchowisko pod tytułem Dom Otwarty. Według komedii Michała Baluckiego, opracowanie radiowe i reżyseria Zbigniewa Kopalki, opracowanie muzyczne Henryka Swolkienia. Obsada: Władysław Żelski, urzędnik banku, Aleksander Dzwonkowski, Janina, jego żona, Karolina Lubieńska, Kamilla, jej siostra, Janina Anusiakówna, Telesfor, ich wuj, Aleksander Zelwerowicz, Adolf, narzeczony Kamilli, Jerzy Tkaczyk, Alfons Sigalski, Andrzej Bogucki, Wicherkowski, Jan Kurnakowicz, Pulcheria, jego żona, Maria Żabczyńska, Ciuciunkiewicz, archiwista, Ludwik Tatarski, Katarzyna, jego żona, Helena Bulczyńska, Tecia, Miecia, Munia, Lola, ich córki, Urszula Halacińska, Maria Pawluśkiewicz, Aniela Rolandowa, Hanna Zielińska, Wróbelkowski, Wieńczysław Gliński, Fujarkiewicz, Edmund Fidler, Malinowski, Mikołaj Wolyńczyk, Bagatelka, Mieczysław Wojnicki, Franciszek Służący, Władysław Grabowski, Lokaj, Ludwik Jabłoński, asystent reżysera, Wiesław Opalek, opracowanie akustyczne, Ewa Chabielska. Prawda, teraz ja. Panie Adolfie, bo jak mamę kocham, tak pan klapsa dostaniesz. Jeszcze tylko jeden raz, panno Kamilko. Bo powiem wujaszkowi. Panno Kamilko. Wujaszku. Panu... A co tam takiego? Pan Adolf jest niegrzeczny. No. Adolfku, bądź grzeczny. Pocałuj ją w rękę na przeprosiny. A widzi pani? Wujaszek pozwala. Panie, bo się naprawdę pogniewam. Pan wie, że ja tego nie lubię. Graj pan. Zaraz. To ja w takim razie gardę. Władysławie, wujaszku. No i nudni jesteście z tymi waszymi szachami. Jak się zagracie, to dogadać się z wami nie można. Żadno się ze mną możesz mówić, lecz się tylko podoba. Mnie to wcale nie przeszkadza. Ja mogę wygodnie grać i rozmawiać. Albo to prawda. Jak cię kocham. No, siadaj tutaj bliżej. A nie wiem, czy ci mówiłem, że wychodząc z biura spotkałem Malwinkę. Malwinkę, więc co mówiła? Kazała ci powiedzieć. Cóż ty mnie straszysz jakimiś tam szachami, kiedy ty przecie nie możesz ruszyć konia? A to dlaczego? No bo odsłaniasz swojego króla. A prawda, no gdzież ja miałem oczy? Ha, ha, ha. Działo się Zosi Jagódek kupić ich za co nie miała. Ha, broń się od mata, broń. Więc co mówiła? Kto taki? No, Malwinka. Że to? Jaka Malwinka? Przecież sam mówiłeś. Moja droga, nie przeszkadzaj mi teraz. Czekaj. No. I on to nazywa rozmową. Idę sobie. No widzi pan? Znowu się zmyliłeś. Nie, to coś okropnego, jak pan dziś nie uważa. No to może byśmy lepiej porozmawiali. Pan też do rozmowy? Boże! Już naprzód wiem, co mi pan powiesz. Och, pani! Albo och, pani! A dla odmiany czasem, panno Kamilo.
Przyznasz pan sam, że to wcale nie zabawne. Ach, nudzi to panią. No skoro tak, to proszę bardzo, grajmy. Zaraz, w tej chwili będzie koniec. Panie Adolfie, Kamilko, proszę do kawy. To pan Adol tak się skurczy, że panu klawiszy nie połami. Ej, poszkarasty pan jesteś. Gniewam się na pana. Przeproszę. Pan byś tylko ciągle przepraszał. Szach! Nic z tego. I mam. Wujaszku, bo kawa stygnie. Powiadam wam, dałem mu takiego mata, że to ha. Proszę, wujaszku. A, kawka, wybornie. Doskonale, świetna, kawuchna, nareszcie, pyszności, niam, 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 niam. Doskonała. Już to można powiedzieć, że my sobie tu w naszym małym kuleczku żyjemy jak w raju. Nie wszyscy. No Janinko. Władysławie, co ona mówi? Że nam tu znowu nie tak bardzo przyjemnie, jak wujaszek myśli. A czegoż ty jeszcze chcesz, smarkulu jakaś? Masz chłopca jak malowanie? Co po całych prawie dniach kamieniem siedzi przy tobie. To prawda, że kamieniem. Nie tak jak inny, co to odprawia konkury jak za pańszczyzny i patrzy tylko, jakby się wyrwać od panny na hulankę. Panna Kamilka wolałaby może takiego. Byleby się umiał szastać, prawić komplementa, znosić z miasta nowinki, bajeczki. A przynajmniej, żeby był zabawniejszym od pana. A cóż to ma przed tobą na linie tańczyć, czy co? Patrzcie ją. Jaka mi wybredna dama. Tato, ty nie wiem, jak powinnaś dziękować Panu Bogu, że ci nadarzył takiego poczciwca. Suszyć powinnaś przynajmniej co piątek. Jeszcze czego? A albo Władysław. No niech mi kto pokaże drugiego takiego męża. Co dzień z biura prosto jak strzelił do domu. I do szachu. No, no, wielka rzecz, że sobie tam czasem parę partyjek. No powiedz mój, kilka, kilkanaście. Ale za to wieczór oddaję ci go do dyspozycji. Tak. Mało ci jeszcze? Musi jej być mało, skoro się nudzi. Czekaj, czekaj, nie będzie ona się nudzić, niech no tylko zaczną się sypać dzieci jedno po drugim. Jaszku. Tam do diabla, zapomniałem na śmierć, że my tu mamy pannę między sobą. Tego, bo widzisz, Kamilko, ja to mówiłem o tych, panie, bocianach, co to tego, co to przynoszą. O jakich bocianach, wujaszku, jakich bocianach? No daj, wuj, pokój, nie tłumacz się, bo będzie jeszcze gorzej. A, panie Pulcheria, dzień dobry. Dzień dobry, cóż się z wami dzieje? Jak się masz, Kamilko? Witam pana pułkownika. Sługa, pani dobrodziki, cerączki. Co się z wami dzieje? Myślałam, że was nie ma w Krakowie. Dlaczego? No bo was nigdzie nie widać, ani w kościele, ani w teatrze, ani na spacerach. Czy wiesz co, panie Władysławie, co zaczynają mówić o panu? No cóż takiego? Że jesteś zazdrosny o żonę. Aha. Jak męża kocham. O, a to dlaczego? Bo jej nigdzie nie pokazujesz. Pani dobrodziko, przecież żona nie menażeria, żeby ją pokazywać. No, ale nie należy zamykać jej w domu. Ja przyznam się państwu, umarłabym z nudów, żeby mi tak przyszło siedzieć z mężem dzień w dzień. O, to bardzo pochlebne dla męża. O, mój mąż wie o tym dobrze i dlatego stara się rozerwać mnie jak może. Przedwczoraj na przykład byliśmy na balu akademickim. Proponowali mi ja mojej żonie, ale nie chciała. Dlaczego? Nie lubię balów publicznych. A, no to powinniście u siebie urządzić jakiś wieczór. Władziu, rzeczywiście moglibyśmy dać jakiś wieczór tańcujący. No dla kogo, moja droga? Mamy tak mało znajomości. O, czas już, żebyście skończyli te miodowe miesiące i zaczęli prowadzić dom otwarty. Ach, tak, dom otwarty. Młode to nic dziwnego, radę by sobie pohulać. To ja wam bal wyprawię. Ach, wujaszku, drogi. Brawo, brawo, panie pułkowniku. No więc co, zgoda? Ależ wuju, przecież mnie nie o wydatki idzie. Jeżeli Janina sobie życzy, to i owszem. O, na nic, bratku, na nic. Ja pierwszy się odezwałem. Zwalę moje na wierzchu. Zresztą miałem wam i tak urządzić fetkę na mojej imieniny, tylko mi ten zbrodniarz reumatyzm przeszkodził. Za to teraz wyprawię bal, co się zale. No więc kogoż myślicie zaprosić? Prawda, kogo by tu... Jak pani myśli? Najlepiej będzie spisać listę. Kawałek papieru. Zaraz, Franciszku! Prędko kawałek papieru, atramentu. O rany polskie, czy może kto zachorował? Ale gdzież tam? Będziemy mieli bal! Bal? Tu, u nas? Tak! Aha, toż to będzie uciechy. Muszę zaraz Walentowej dać moją białą kamizelkę do prania, bo od pańskiego wesela mocno się już przybrukała. No śpiesz się, Franciszku! Lecę, panienko. Aha,
Co to panienka kazała przynieść? Papier, pióro, ja pragnę. Już wiem, zaraz. No więc, kogóż myślicie zaprosić? No przede wszystkim panią Dobrodzikę z męża. To się już przecież samo przez się rozumie. Dziękuję za siebie i za męża. A potem? A może by wypadało zaprosić Ciuciunkiewiczów? To mój kolega szkolny. Ale ona taka sławna bajczarka. No to się jestem właśnie u Dobrucha. No będzie to rodzaj okupu, jak owemu smokowi podwawelskiemu. Trzeba by jej dać baraniny, żeby się nie rzucała na ludzi. No i jeżeli się nie mylę, ma cztery córki. Na wieczorze tańcującym cztery panny, to także coś znaczy, prawda? Tak, no, kadryl już zapewniony. A co do młodzieży, to może by Władzio mógł prosić swoich kolegów biurowych? O, wszyscy żonaci, jeden Fikalski. Fikalski, no Fikalski, właśnie o tego głównie chodzi. To znakomity aranżer. Panowie pracujecie w jednym biurze? No jesteśmy w jednym biurze, ale nie pracujemy, bo on ciągle zajęty aranżowaniem kuligów, pikników, teatrów amatorskich. Nasz dyrektor potrzebuje nieraz jego usług w tym względzie. No jest pan nieograniczony urlop. No ale znacie się panowie. Bywa nawet u nas. A jak mu potrzeba, żebym wyrobił za niego jaki referat. No skoro się znacie z Fikalskim, to już nie ma kłopotu, bo on wam i bal urządzi, i młodzież sprowadzi. Ja myślę, że i pan Adolf z laski swojej mógłby się także postarać jako młodzież między swoimi znajomymi. A co za to dostanę? Najpierw się robi, a potem się płaci. Dajcież już pokój. Ciągle skaczą do oczów jak te dwa kogutki. Prawda. Ja przypominam sobie, że znam jednego młodego człowieka, którego moglibyście zaprosić. Niejaki Malinowski. Może znacie. A któż z nas nie zna chociażby jednego Malinowskiego? Bardzo miły i przyzwoity młodzieniec. Bywa po znacznych domach. A jego adres? Nie przypominam sobie dokładnie. Mnie się zdaje, że ulica Kopernika, numer 20, pierwsze piętro w oficynie. Jeżeli się nie mylę, drugie drzwi na lewo. No, jak będzie dokładne przypomnienie, to wcale dokładny adres. Moją szanowana! Pan Fikalski! W samą porę prosimy. O panie, ten wyraz uznania z waszej strony i życzliwość czyni mnie nad wyraz szczęśliwy. Chcielibyśmy prosić pana, a że nie mamy młodzieży, a pan więc boję nadziei, że pan właśnie... Ale zaraz, jak będziecie tak wszystkie naraz kłapać mu za uszami, to będzie jak ta baka w rogu. A, rzeczywiście, nie domyślam się. No, więc niechże jedna mówi. Mów, Janino, może pani Pulcheria? A nie, przecież ty jako gospodyni... Macie państwo, teraz znowu żadna nie chce. Otóż uważa pan, idzie po prostu o to. Mamy do pana wielką prośbę. Ach, nie jedną, ale 100, 1000, łaskawe panie, a spełnię je z ochotą, bo być na rozkazy pań to mój obowiązek, więcej niż przyjemność. Szczęście! Krótko mówiąc, państwo żelscy urządzają wieczór tańcujący i liczą na pana, że nam pan nie odmówi swego udziału. To jest pani czystym niepodobieństwem. Ojej. Co pan mówi? Fizyczna niemożebność. Dlaczego? Dla tej prostej przyczyny, że do końca karnawału nie mam już jednego wieczoru wolnego. Ojej. Jednej nocy, której mógłbym paniom poświęcić. O, proszę się przyjrzeć, oto mój karnet. Proszę, dziś bal prawników, na który zaproszony zostałem do prowadzenia tańców. Jutro wieczór tańczący u dyrektora banku, pojutrze u Rybkiewiczów, na sobotę mam aż 3 zaproszenia. I tak aż do końca karnawału. Kiedyż ten człowiek śpi właściwie? W biurze. A, tak. Dodajcie panie jeszcze do tego teatr amatorski w Resursie, którego jestem reżyserem, żywe obrazy z pana Tadeusza na dochód Wincentego a Paulo, loteria na Salomejki, imieniny u mecenasa Krupkiewicza, 3 obiady składkowe dla naszych znakomitości politycznych i 2 wesela. No, a sądzę, że będziecie mnie, panie, miały za najzupełniej wytłumaczonego. Tak, mój Boże, cóż my teraz poczniemy? Myśmy tak liczyli na pana, więc ani jednego wieczoru. Czy te kobiety powariowały? Cóż my tu bez niego nie zrobimy sobie balu? Koniecznie im się zachciało tego Fikalskiego, jakby to tylko on jeden był na świecie. Jest! Jest jeden wieczór. Co? Opatrzcie państwo, we środę pan Alfons miał być u Krykiewiczów, nieprawda? Tak, pani, koncert i wieczór tańcujący. No, ale u Krykiewiczów szkarlatyna. A jak to dobrze! Kamilka,
Spójrz się Boga, no. Ale ja to nie tak chciałam powiedzieć, wujaszku. Czy tylko, aby pani wiesz na pewno, że tam szkarlatyna? Doktor mi mówił, który tam leczy. O, ale w takim razie cieszcie się, panie. Możecie się nazwać szczęśliwymi, bo we środę jestem na waszą służbę. Ach, jaki pan dobry. A przyprowadzisz nam pan kawalerów? Ile panie ze? Ach, jak to dobrze. Na ile par obliczony wieczorem? Ja myślę, że będzie może około 16, prawda? Tak, tak, najwyżej 16. No, 16 par też da się coś zrobić. Jakichś kilka figur większych. No, a rozmiary sali? O, tutaj, jak pan widzi. Tu? Tak, to nasz jedyny salonik. O, to pani czyste niepodobieństwo. Jak to, dlaczego? No, proszę pani, cóż tu można zrobić w takim miniaturowym saloniku? Zaledwie krzyż najprostszy, ósemkę i coś tam jeszcze. No, a gdzie wąs? Ulica, ułańska figura, bramki, krzyż podwójny. Tu ani marzyć o czymś podobnym nie można. Proszę pana, czy to proszę. Konieczne takie wymysły? Wszak idzie tylko o to, żeby sobie młodzi poskakali, panie. Ja nie umiem, panie, inaczej urządzać zabawy. Moja fantazja choreograficzna jak koń stepowy potrzebuje przestrzeni, perspektywy, światła. Cóż więc zrobimy? Czy nie macie państwo jakiegoś większego pokoju? Jest, jadalnie. No to przerobić by go na bawialny. Och, panie, co by to było kłopotu, ruinacji. Trzeba by nowe tapety. Ale chodźmy do jadalni, zobaczymy. Chodź, sobie, chodź. A, pan Wicherkowski, szukasz pan zapewne swojej żony. Jest, jest, nie zginęła. A wiem o tym, wiem. Weszła tutaj o 3 kwadranse na 5:04. Na minutę nie chybił. A w male pół godziny potem przed za nią Fikalski. A co, czy tak? Jesteś pan może zazdrosny o Fikalskiego? Ja zazdrosny, ale panie uchowaj Boże, ja o nikogo nigdy nie jestem zazdrosny. Ja tylko czuwam nad moją żoną jak oko opatrzności. Bo każda kobieta, panie, jest słabą i ulomną istotą i potrzebuje ciągłej opieki mężczyzny. Przepraszam pana, czy tam jest kto więcej z nimi? Jest, jest, nie bój się pan. Jest i żona, i Kamila, i Adolf. A ja, dobra, no to już dobrze. No to już dobrze. Bo uważa pan, ten Fikalski zaczyna mi się nie podobać. A daj mu pan spokój, jemu tylko taniec w głowie. A właśnie widzi pan, uważam, że za wiele właśnie tańczy z moją żoną. No i cóż w tym złego, że sobie tam panie walczyka albo poleczkę... To... Niech Bóg broni panią, moja żona nie tańczy nigdy żadnych wirowych tańców. Wirowe tańce powinny być policyjnie zakazane. No bo pomyśl pan tylko, co taki zbrodniarz może przez ten czas biednej kobicie do ucha nagadać, nie mówiąc już o uściskach. No i żona pańska zgadza się na to? A ja jej nie zabraniam, tylko doktor. Ha, rozumiem. I niby pod pozorem, że jej to może spowodować uderzenie krwi do głowy, zawrót, a nawet apopleksję. Ach, pana mądry szpaczek. Wie pani, że żaden szpaczek. Ja jestem takim aniołem dla mojej żony. Oddałem się temu duszą i ciałem. To panie mój żywot. Moja pasja, moja ambicja. Inni mają ambicje zostania posłem, radcą, sławnym człowiekiem, a ja mam ambicje być aniołem, być stróżem. Mam ambicje. No ale po tylu latach mógłby pan już sobie trochę oszczędzić tego stróżowania. Pańska żona jest już w tym wieku. Otóż właśnie to pan się grubo mylisz. To panie wiek najniebezpieczniejszy. Kobieta to jak owoc. Im dojrzalsza, tym skłonniejsza do upadku. Tak, dlatego wymaga podwójnej opieki. Odwrotnie, niedawniej jak zeszłego tygodnia, proszę ja panów, wracaliśmy nocnym pociągiem z Tarnowa w towarzystwie niejakiego Malinowskiego. Malinowski, Władziu, czy to nie ten, co... Malinowski, znacie go. Mm-hmm. Bardzo skromny, przyzwoity młodzieniec i nigdy nie patrzy na kobiety. A bo ja uważam na to, panowie. Ale był tam drugi, który usadowił się vis-a-vis od czasu do czasu łytoczami na moją pulcherię. Myślę sobie źle. Baczność, trzeba być ostrożny. No i miejże tu żonę, panie. Człowiek nawet nocy nie może mieć spokoju. Ale to nic. Słuchajcie, panowie, co się dalej stało. Więc jedziemy. Lampa świeci coraz słabiej. Nareszcie gaśnie. No nie rozumie się, bo tym panom kolejnikom chodzi więcej o naftę jako moralność. No co ich obchodzi to, że tam czyjeś żona. No i cóż dalej. A no właśnie. No jak przewidziałem, młodzik rozpoczął atak. Wysunął naprzód jedną nogę w stronę, gdzie siedziała moja żona. Chciał jej zbrodniarz tą drugą zatelegrafować swoje uczucia. Ale ja depeszę przejąłem na koniec mojego buta i odtelegrafowałem nawzajem. A niechże pana nie znam. Byłeś pan rodzajem konduktora elektrycznego. Właśnie. A on wysunął rękę wśród ciemności. W stronę pańskiej żony. No tak. I spotyka po drodze moją.
On mnie ściska, ja jego i tak ściskamy się, panie, przez parę stacji, aż do Bochni. Gdy latarnie oświetliły wnętrze naszego wagonu, ścisnąłem go, panie, na ostatku tak, że mu pewnie na długo odejdzie ochota do sięgania po cudzą własność. I cóż on na to? Nic. Poszedł sobie jak zmyty. A moja pulcheria tymczasem w bloginie świadomości o niebezpieczeństwie, jakie zagrażało jej cnocie, rozmawiała sobie najspokojniej z Malinowskim. Widzicie, panowie, to mój system. Dobry, nie ma to mówić. No, tylko czy praktyczny? Bal się uda! A skoro ja mówię, że bal się uda, to się udać musi. Już to moja w tym rzecz. Żegnam, panie. Moje uszanowanie, Już nóg nie czuję. A ty gdzieżeś się tak zgonił? Gdzie ja nie chodziłem, mój wuju, po jakichś dziurach, zakamarkach przedmiejskich. Cóżeś ty tam robił? A za to nieszczęśliwą muzyką. Gałgany grajki zrobili mi zawód w ostatniej chwili. Jeden zachorował, drugi się spił, a trzeci mi odpowiedział, że przyjść nie może, bo go sama księżna pani prosiła, żeby grał u niej. A jakże poczciwiec mógł się zrzec takiego zaszczytu dla jakiegoś tam urzędnika bankowego. No i cóż zrobiłeś? No cóż, no musiałem z konieczności wziąć wojskową muzykę i to jeszcze szczęście, że złapałem kilku, bo dziś balów mnóstwo. Balują? A, balują wszyscy, widzisz, to nie my jedni tylko. Oj, zmachałem się. No to masz kieliszeczek wina. O, masz, to cię orzeźwi. Oj, dałbym teraz storyńskich, żebym się tak mógł wygodnie położyć, choć na parę godzin. Bagatela, on już teraz o tym myśli. A cóż będzie później? Nie ma tu Wadzia. Czego chcesz, duszyczko? Oj, mężusiu, bój się Boga, co my będziemy robili? Pani i panien nas chodziło się tyle, a młodzieży jak na lekarstwo. Jest ich zaledwie kilku. No przecież Fikalski obiecał dostarczyć. Ale go dotąd nie widać, żeby tylko nie skrewił. To nic, nie trap się. Jak będzie brakować, to i my, stara wiara, ruszymy do boju. Jak moc, to moc! Wujaszku, poczciwy Adolf obiecał mi za czterech tańczyć i to z brzydkimi pannami. A gdzież on jest? Zasadziłam go w salonie do balienia starszych pań. Och, te panie, pocieszne sobie. No? Wyobraźcie sobie, cztery na jednej kanapie. A jakże one się tam pomieściły? No to już siedzą ściśnięte tak, że ani się ruszyć, ani nawet swobodnie oddychać nie mogą. A żadna ustąpić nie chce, bo uważają sobie za ubliżenie siedzieć gdzie indziej niż na kanapie. Dobre sobie. No może by im wstawić drugą kanapę, bo się baby jeszcze gotowe podusić albo apopleksji dostaną. Moje szomar! Pan Fikalski... A młodzież gdzie? Będą tu zaraz, już są na schodach. A co panu jest, panie Fikalski, ból gardła? Nie, pani, nie, ale miałem dziś rano trochę chrypki. Szło mi o głos, chwileczkę. Nie, dobry, nie ma obaw. A gdzieżeś ty powyszukiwał takie egzemplarze? Ależ to jeden lepszy od drugiego. I tylko tylu. O, bądźcie państwo kontenci, że i takich się złapało. Dziś kilka balów, więc dobija tyka okropna o danser. Proszę pana, gdzie ten foliał położyć? Co to jest? O, to przybory do kotyliona. Kostki, buńczuk, nosy, czepki. Wypożyczyłem to dla państwa z resursy. A pani Janina, a bukiety i ordery są? Tak, jak pan zarządziłeś. A to dobrze, pani będzie łaskawa kazać umieścić to razem. Co ci ludzie teraz nie wymyślają? Jakieś figle, panie, niemieckie awantury? Panowie pozwolą przedstawić się. Pan Wróbeliński? Wróbelkowski. Wróbelkowski, członek różnych komitetów balon. Różnych, tak jest. Pan Fujarkowski. Fujarkiewicz? Przepraszam, Fujarkiewicz. Obywatel z prowincji. Właściwie z mości. Bardzo nam miło. Pan Bagatelka. Bagatelka? Zwyczajny członek Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Krakowie. Patrzcie państwo, i ten już dygnitarz nie lada, panie. Pan Piernikiewicz?
pan Ślizakowski. A, witam panu. Bardzo nam miło. Panowie pozwolą do salonu, przedstawię was damom. A jak potem, panie, ten tego, co to tutaj, o, wino, przekąseczki, a tam papierosy. Bardzo prosimy, bardzo, bez ceremonii, panowie. A może od razu tak po kieliszeczku, co? Dla kurażu. Służę panom, proszę. Aha, jest i Ciuciumkiewicz. Prosimy do kompanii. Żona pozwoliła. To dobrze. Pan pozwoli, że się sam przedstawię. To... Jestem Malinowski. A to pan, wuju pan Malinowski. A, bardzo nam miło. A, państwo Wicherkowscy. Gdzie żona? Zaraz będzie służyć. Panie Wicherkowski. Introdukcja do tańca. Kieliszeczek, tak? Zdrowie, szanownych gości! Tańczy pierwszego kadryla z Fikalskim, panie Malinowski. Proszę. Poproś go pan o vis-a-vis. A kiedyś będę znowu. Jeszcze nie wiem. Powiem to panu później. Panowie, pani, pani Pulcherio. Za pozwoleniem ja moją żonę jeszcze w domu zaangażowałem. O, szkoda, bo ta ma niezłą prezencję do poloneza. Trzeba wziąć gospodynią do domu. Grubelkowski, ty nie idziesz? Ani myślę. Polonez to taniec dla starych sawandulów. Zresztą przyznam ci się, że mnie już taniec nie bawi. Jeżeli tu przyszedłem, to zrobiłem to jedynie dla pani tego domu. Znacie się? No, dotąd tylko z daleka. Oczkujemy ze sobą w teatrze, na koncertach, w kościele, no ale widocznie było to jej za mało, skoro mnie gwałtem prosiła przez Fikalskiego. A nie dałbym za to 3 grosze, czy ona tego balu umyślnie dla mnie nie urządziła, aby mi ułatwić wejście do domu. Mam szalone szczęście do kobiet. Na którą spojrzę? Trup. A, powiadam ci, kolego, u mnie w domu to takie paki listów. Hrabiny, nie hrabiny, baronowe, nie baronowe. Na słowo honoru daję. To mi się już przejadło. Wolę mieszczańską sferę. Tu więcej serca. I w jakiś sposób objawisz jej swoje uczucie? O, całkiem zwyczajnie. Patrz. Różowa karteczka. I zaperfumowana. Jockey Club. Pomochaj. Prawda? Zapach działa na kobiety. A na kartce te słowa. Pani, kocham cię od dawna, daj mi znać, kiedy męża tego nie będzie, abym mógł przybiegnąć do stóp twoich i na polanach przebłagać cię za tę śmiałość, że odważyłem się kochać cię i uwielbiać. Poetyczne, co? Bardzo. Niby nieśmiało, a odważnie. I z ogniem. Otóż tę karteczkę zwija się w rulonik, cieniutko, tak. Wsunie się potem do bukietu kotylionowego. I poczta gotowa. A w tańcu, gdy namiętnym uściskiem przytula cię będę do mego serca, szepnę w maleńkie uszko: szukaj pani w bukiecie. Genialny pomysł. Prawda? No co, kolego, zapalimy, prawda? Zapalimy. Proszę. Ach, co to dymu? Otóż i ona, patrz, ta brunetka. Czemu panowie nie tańczą? Tylko skończymy papierosy. Będziemy służyć paniom. Prosimy? Czekamy panu. Czekamy. Panilko, chodźmy. No, a co? Słyszałeś, co mówiła? Czekamy. Jak lipnęła przy tym oczkami, uważałeś? Śliczna bestyjka, co za oko. Lubo i ta druga niczego. Ba, kiedy ma feller. O, jaki? Panna. A, niby, że panna. No więc co z tego? A ja w pannach nie gustuję. Mężatki to moja pasja. Proszę? Panowie jako tutejsi będą umieli mi objaśnić, czy w polonezie
podaje się damie prawą rękę czy lewą? Bo ja podałem prawą, ale widziałem, że niektórzy panowie podawali także lewą. Rób pan jak panu wygodniej. Przecież muszą być jakieś reguły. A reguły są. Może z pannami trzeba na prawą rękę, na a z mężatkami na lewą? Tak, zawsze na lewą. To się panu udało. Lewo, uważacie panowie, nie chciałbym uchodzić za ignoranta w tym względzie. Idzie mi o dobre zaprezentowanie się w świecie, bo przyjechałem tu umyślnie na karnawał w zamiarze ożenienia się. Tak, to jest starania się o żonę. O żonę. Szyją. No niby o moją. To jest właściwie mówiąc o pannę. Tych tu znajdziesz na kopy. Bo nie wiem, czy panowie wiecie, że jestem z zawodu farmaceuta. Farmaceuta? Skończony farmaceuta. A, no nie wiedzieliśmy. Nie, nie wiedzieliśmy. Co, Tak. Fujarkiewicz. Z Mościsk, gdzie odziedziczyłem po ciotce dom i 60 morgów gruntu, tak? A oprócz tego dzierżawię aptekę. Być nie może. A my pana traktowaliśmy jak zwyczajnego człowieka. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Bardzo proszę, ze mną bez ceremonii. Bardzo pan łaska. Otóż uważacie panowie, mając teraz takie stanowisko w świecie... Postanowiłeś się pan ożenić. Zgadłeś pan i w tym celu... Przybyłeś pan do Krakowa. Właśnie. No, my tu pana wyswata. Bardzo wdzięczny będę, bo panowie jako miejscowi będą mogli mi dać pewne wyjaśnienia. Co do posagu? O, z ust mi pan wyjąłeś. Ale cudowny, genialny pomysł. No. Uważajcie, panowie, podczas poloneza, kiedy przemyśliwałem nad tym, czy to nie będzie zbyt rażącym, kotylion przed kolacją, tak. Bo po kolacji, jak wiecie, obiecałem przed Guzikowskim. Otóż myślę, jak to wyjść z honorem, z tego zawiklenia, pada mi myśl genialna. Myśl połączenia Mazura z kotylionem. Jak to? No niby zwyczajny Mazur, ale figury kotylionowe, ordery, bukiety, etc. Znakomite, no jedyne w swoim rodzaju. Rzeczywiście, no bardzo, bardzo. Cudowny pomysł. To warto oblać. Warto oblać. Panowie, na kieliszki. Panowie, idziemy. Do kieliszku. Franciszku, bój się Boga, cóżeś ty zrobił? Tu tyle gości, panie, a tyś strąbiony? A podajcie. To wszystko z desperacji, proszę pana. Idzie, stary. Piję. Tak, piję, bo mnie serce boli, że ja na moje stare lata tego mi się doczeka. Daj spokój, stary, daj spokój. Idź, prześpij się, co ci ulży, no. Co? Ja? Spać? Idź, stary, no. To pan mnie nie zna. Człowiek ma także swoją ambicję. Ja się tu nikomu nie pozwolę posponować. Ja im pokażę, kto tu panem. Co się stało? Ano Franciszek urżnął się jak nieboskie stworzenie i awantury wyprawia. Idź no, namów go, żeby poszedł spać, bo wam jeszcze wszystko szkło wytłucze. Biedny Franciszek. Oj, jakoś nam ten bal nieszczególnie się zaczyna. Same fatalności. Alole, polepsza! Proszę się chować! Nie, droga pani, skoro pani Cicichowska sądzi, że jej tylko przysługuje prawo siadania na kanapie, odgrywania pierwszej roli, to niech siedzi. Niech się nasiedzi, ja ustępuję.
Teraz to znowu zaczyna, te skaranie polskie. Taka dama, taka wielka figura. A mój mąż prosty sobie archiwista, tylko tyle, że mamy uczciwe imię. Czym nie wszyscy pochlubić się mogą, nawet tacy, co na kanapach siadają. Jak to pani tu myśli, w tym pokoju? No takich jak my, to w sam raz. Jasiu, tutaj. Panienki, tu przy mnie. Tak, mameczko. A nie na kanapie. Dobrze, mameczko. Ale ja przecie nie mogę pozwolić na to. No skoro sama pani Ciuciunkiewiczowa tego życzy, przecież nie miejsce człowieka, ale człowiek miejsce, panie. Tak, człowiek miejsce. Jasiu, proszę cię bardzo, bez tych uwag. I panienki się nie wytańczą, jak będą tu siedzieć. A czy nie znasz to naszego starego przysłowia? Sieć w kącie znajdącie. Tak, sieć w kącie. Jasiu, niechże się pani dobrodziejkami nie zajmuje. Pani ma tyle innych, dostojniejszych gości. Tak, 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 Janinko, idź do gości, idź. Ja tutaj już zabawię panie. Nie bój się, panienki się nie znudzą przy mnie. Przecież ja stary wyjadacz i zęby na tym zjadle. A tom się stańczył. Panie Adolfie. Co pani rozkaże? Tańcz też pan trochę z pannami Ciuciunki. No pani, dalibóg nie mogę. One jeszcze nogą nie ruszyły. A ja mojemi już nie mogę ruszać. Panie Adolfie, zrób pan to dla nas. Panie Adolfie, dla mnie. A pani, na takie zaklęcie, no to choćby miał paść. Czy mogę panią prosić? Czy mnie pan prosi, czy moją siostrę? Naprzód panią. Mameczko, no i skoro pan tak łaska. Dziękuję pani. Służę pani. Jak to? Tak zaraz? No trzeba korzystać, póki grają. Pan się tak trudzi. Och nie, to tylko przyjemność, pani dobrodziejko. Ja przepadam za tańcem. A, skoro pan sobie tego życzy. Dziękuję pani. Służę pani. Mnie pan prosi, moja siostra. Nie, teraz panią. Mameczku. No i idź, skoro pan tak łaska, to idź. Coś jest. Kamila nic nie tańczy, narzeczony ciągle przy moich pannach. Musiało coś zajść między nimi, bo to kapryśnica. Dziewczyna najgorzej wychowana. Powiem mężowi, że go zaprosił do nas. Kto wie, co z tego być może. Serio, tutaj troszeczkę to sobie siedzimy. Pięknie, ładnie, tak. Tam za gorąco dla ciebie. Wiesz, co ci doktor mówił? Ale tu znowu za chłodno. No to weź okrycie. To tak w pierwszej chwili, widzisz, duszko, bo się wyszło z gorąca. Ale tu okno otwarte. A to się sam. Tak. No teraz będzie w sam raz. Panie Wicherkowski, a może z nami w preferansika, co? A zgoda, służę panu. No proszę bardzo. Pulcherio, widzisz, Aniołku, siądziesz sobie tu tak przy nas i to cię rozerwie. A może mi się będzie szczęścić przy tobie? Więc wtedy siadamy. Siadamy, proszę. A może limoniady? Nie,
nie będę. No to ja za twoje zdrowie, tylko przyjacielu, wlej trochę araczku. Z kim pan tańczysz, panie Malinowski? To nie wiem jeszcze. Nie masz pan damy? Postaram się zaraz. No, panie Wicherkowski, czekamy. Idę. Wicher, siądź sobie duszyczko, tu bliżej. Jestem Malinowski. Mameczko. Jestem Malinowski. To... Czy można panią prosić? 7 pik! No, idziesz pan, Wicherkowski. To jak mi radzisz, duszyczko? A panie, można prosić? Pan doprawdy niezmordowany? A ktoś idzie pospiesznym pociągiem. Chwilki odetchnąć nie da się. Służę pani, panie Bulgario. Na gdzie pan zabierasz moją żonę? Do kadryla. Tylko bardzo pana proszę, nie po wariacku, bo wiesz, duszyczko, co ci doktor mówił. Panie Fikalski, proszę delikatnie z moją żoną. Wiecie, panowie, co? Może byśmy posunęli stolik trochę bliżej? A to na co? No będziemy mogli grać i patrzeć na tańczących. Zawsze to tak przyjemnie. Muzyka, coś i to i owoc. Niech będzie. O tak. Tak będzie doskonale. Wicherkowski, pan na rynku. Co pan gra? Co pan gra? No jak on tańczy, no kto widział, braci damy? Kurde męża, obie ręce. A jak patrzy impertynencko, o za pozwolenie. Jasiu, na słóweczką. Co każesz, duszko? Dobrze idzie, nasze dziewczęta są dzisiaj rozrywane. Chwała Bogu. Jakiś Malinowski nam się przedstawił. Tak, a gdzież on? Tańczy z Tecią. Bardzo mu się widać spodobało, bo jej na krok nie odstępował. Chciała, żebyś się dowiedział, kto on taki. Jeżeli to człowiek z pozycją, to zapoznasz się z nim bliżej i zaprosisz do nas. Podaj mi rękę teraz, idziemy do salonu. Manio! Kiedy widzisz, duszko, preferans? Preferans nie ucieknie, tu idzie o szczęście dzieci. A no to prawda. No to już... Ładnie mnie urządzili, nie ma co mówić. A niech was kule biją z takim preferansem. Chodź no, złóż to. A tobie co się stało, Janinko? Och, jestem zmęczona. Biedaczka, aż wypieków dostała. Nie myślałam, że to tak trudno będzie bawić te pani. Powiadam królowi, to męka prawdziwa. Mów z tą, tamta się obraża. Nie wiadomo, czem której uchybić można. Och, Fifi i Kostka już chciała odchodzić. A niech by sobie poszła. A kto by tam robił z nimi tyle ceregieli? Też baw się, a nie to z Panem Bogiem. Ujaszku, na miłość boską, bo jeszcze a niech usłyszy. Sobie, bo mnie już szewska pasja bierze na tych gości. Zamiast zabawy, to tylko kłopot z nimi. Ja chciałem, panie, żebyście się troszeczkę rozerwały, poskakały, a tu masz. Władysław. A ty gdzieś chodził? Oj, wracam od gospodarza. Powiedział, żebym sobie od kwartału poszukał innego mieszkania. Masz, babo Redutę. A przyznaj się tak między nami, Janinko, czy bardzo byś się zgniewała, żeby tak teraz wszyscy goście zniknęli jak kamfora? Oj, Wojaszku. A widzisz, uśmiecha ci się ta propozycja. No, przyjdzie i to, przyjdzie. Wielki duch Pana Boga, a to co? 6 figura. A czegoż on się tak drze? A to ja przed frontem, panie, nie pozwalałem sobie rozpuszczać takiego głosu. A niech go nie znam z taką komendą. A to co, Kamilo, ty nie tańczysz? Jakże mam tańczyć, kiedy mnie nikt nie zaangażował? Sprzedajemy pietruszkę. A Adolf?
A pewnieście się znowu o coś popstykali. No, no, przyznaj się. Ależ tak, tak. I nawet zabroniła mu tańczyć ze sobą. Bagatela. To cóż z tego, że zabroniłam? Przecież nieraz zabraniała mu calować po rękach, a jednak caluje. No, to może mu to powiedzieć. Nie, 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 Wujaszku. Skoro bądź z innymi, skoro mu to większą przyjemność sprawia. Ale z ciebie, dziecko, Kamilko. Tańczy, bo prosiłam, ale bądź pewna, że mu to nie sprawia wcale przyjemności. O, moja kochana, tylko go nie broń, bo na pewno oczy widziałam, jak z jedną z panią dziewczynki tańczył aż 3 razy w koło. Czy to tak, że musiał? A ja to zauważyłem, że on coś zanadto kręci się koło tych panien Ciuciunkiewicz. A to słyszysz? Miałabyś być zazdrosna o panny Ciuciunkiewicz? A kto wie? Diabeł nie śpi. A to by dopiero była historia, żeby jej która z nich kawalera panie zdmuchnęła sprzed nosa. Niech mi Wujaszek nie dokucza, bo się naprawdę pogniewam. Daj pokój. Gniew piękności szkodzi. Tańczu Milane, Żurysia. Kadr się skończył. Kadryl się skończył. Brawo, 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 brawo. No, doskonale, już to takiego kadryla dawno nie pamiętam. Świetnie prowadzone. O, znakomicie. Pani widziała ostatnie figury? Nie, panie. Kolosalna, no znakomita. Co to za aranżer z tego Pikalskiego? Genialny, wprost genialny. Pan pozwoli. Są damy, proszę, które nie znoszą, jakim kto papierosem w twarz dmucha. Nie znoszą? Blazen. Mąż zazdrosny, jak widzę. A to nic, romansik będzie więcej pikał. Panie, pozwól wyrazić sobie najgłębsze podziękowanie. O, panie. A z panią tańczyć to prawdziwa rozkosz dla aranżera, bo pani masz to instynktowne odczucie każdego drgnienia myśli mojej. A przy tym jakie pa wyrobione, jaka gracja w tańcu. Ależ pani pikał. Jak honor kocham, pani tańczysz wzorowo. Panie Wicherkowski, może kieliszek wina? Nie, teraz nie mogę, mam na nich oko. Oko opatrzności? Tak, tak. Więc jeszcze raz przyjmij pani dzięki, jakie ty składa i doser, i aranżer. Dziękuję panu obydwą. Pulcheriowy, z nimi wszystko, ale tak jak na świętej spowiedzi. No. Jakbyś stała wobec tego, który jest tam. Co mam wyznać? Chcę wiedzieć, co on ci mówił. Ale kto? No, Pikalski tu przed chwilą. Nie warto powtarzać. Pulcheriu, w imię naszej małżeńskiej miłości, naszego przywiązania, proszę cię, powiedz mi, co ten zbrodniarz powiedział ci. Kiedy będziesz się gniewał, unosi. Nie będę, przyrzekam ci. No więc. No więc naprzód jakieś czułości, oświadczenia. No, a potem? Potem, ale nie będziesz się gniewał. No, co potem? Potem prosił mnie o schadzkę. O, Nancy. No widzisz, już się unosi. Nie, ja jestem spokojny, całkiem spokojny jestem. A więc schadzkę. Gdzie? Kiedy? Jak? Pojutrze o 3:00 i to aż koło cmentarza. Sodomczyk, dam ja mu cmentarz. No nie zechcesz mnie przecież kompromitować i robić z nim awanturę. Nie obawiaj się, Pulcherio, przecież mnie znasz. Ja jestem dyplomatą w takich razach. Ja mu tylko zrobię niespodzianki, gdy przyjdzie na miejsce schadzki, zamiast ciebie zastanie mnie. Uważasz? No w istocie to będzie bardzo zabawne. Wyborne. Nie, no anioł, nie kobieta. Powiedziała mi wszystko. Prosił ją. Panie Malinowski, pojutrze o 3:00 u nas jego nie będzie. Ślicznie. A co? Mój system! Doskonały. Prawda? Jeżeli istocie sprawiłem coś na tym polu, to tylko dzięki waszemu energicznemu udziałaniu. Znoszę więc zdrowie dzielnych danserów. Viva!
Panienki, panienki na swoje miejsca. Dobrze, mameczko. I tu go nie ma. Znikł jak kamfora. Musiał już odejść. Przed kolacją to nie do pojęcia. W tym się coś kryje. Z tym panem Malinowskim jakaś nieczysta sprawa. Chyba by mnie była Ciuciunkiewiczowa, żebym tego nie doszła. Pani Pulcherio. Panie, tylko powoli, pani z moją żoną ostrożnie, żeby się nie zmęczyła. Bądź pan spokojny, jestem z zawodu skończony farmaceuta. To także koncept dawać balanie, postarać się o młodzież. Boże, Boże, i jaka tu młodzież? Wcale im się ten bal nie udał. Jak to, panie, tutaj znowu? Tam szali takie gorąco, no, żeby trzymać nie sposób. Wiesz, to moje córki nie bardzo za Mazurem. Pani Janino, czy mogę panią prosić? Ach, panie Brumbergowski, bardzo panu dziękuję, ale byłoby to niegrzecznością ze strony gospodyni tańczyć, gdy tyle panien siedzi podczas Mazura. Och, jeżeli mi pan zechce zrobić przyjemność, zechcę, to bądź pan tak laskaw poprosić jedną z tych panienek, dobrze? Proszę? Tak, no, panno Teciu, panno Teciu, ten pan prosi... Panią, do Mazura prosi. Pani, nie, tak. Ja nie... Tak. A tam co się stało? Co się stało? Nic. Lustro, proszę pani. Lustro? Może to wielkie? Tak. Będzie szczęście, proszę pani, bo się szkło dziś strasznie tłucze. Mamo, jakaś karteczka. Pewnie oświadczenie miłosne. Kocham cię od dawna, słyszysz, Jasiu, co? Co takiego? Daj mi znać, kiedy męża twego nie będzie w domu. Męża? To nie dotyczy. No tak, bo skądże by ona wzięła męża tak na poczekaniu? A, rozumiem, to do niej. Bukiet był dla niej przeznaczony. Dla kogo? Dla Janiny. O, horrendum. I mają tu panny wychodzić za mąż, kiedy im mężatki w ten sposób psują interesa. Tak, tak, w konkurencja w takich warunkach dla panien jest prawie niepodobna. A, obłudnica. A udaje taką skromnisię. Muszę też to zaraz pokazać Turtuliński, która tak unosi się nad jej cnotą. Będzie miała teraz dowód. Korpus delicti. Chodźmy prędzej do salonu. Panienki, Jasiu! Duszyczko, duszyczko, uspokój się. Jesteś cała wzburzona. Trzęsiesz się. Trzęsę się z oburzenia w imieniu wszystkich matek, których córki wiodło w panieńskim stanie przez takie kokietki. Chodźmy! Dobrze, mameczko! No gdzie ta kartka mogła się pojawić? Z lustrowanym bukiecik tej gąski, z którą tańczyłem, ale tam już nie było. Chyba tu, gdzie wypadła? Ostatecznie nie ma się o co klopotać. Kartka była bez podpisu, a co do oświadczeń, to sobie i bez pisania dam radę. W tańcu na przykład, albo gdzieś na uboczu. Po co tu robić długie ceregiele? Ciuciunkiewicz, co tam, kobiety nie zginą bez ciebie. Chodźmy lepiej na kieliszeczek, proszę. A pan czemu nie tańczy? Proszę? Tam Mazur. A, nie widzę żadnej przyjemności tańczyć z pannami, co stare i brzydkie. Na przykład ta fornalka. Jaka fornalka? Fornalka, no te cztery panny, co tam siedziały przed chwilą. To... Prawdziwe monstra. To moje córki, panie. Proszę? A, tak. No to przepraszam. Jak ja byłem w pańskim wieku, to byłbym tańczył choćby z kawałkiem patyka, panie. Są gusta i guściki. Ja do patyków nie zwykłem się palić. O, mnie już potrzeba wiele, abym się mógł bawić tańcem. Ja potrzebuję pięknych salonów, ładnych kobiet. A to co? Co to ma znaczyć? Proszę. Dlaczego pan rozkładasz się na kanapie? Co takiego? Kto to pana nauczył zachowywać się w taki sposób? W przyzwoitym domu. Ja lubię bez żenady. Stań mi zaraz, chłysku jakiś. Proszę? Jeżeli cię nie nauczono grzeczności dla starszych, to ja cię nauczę.
smarkaczu jakiś. Panie, to jest obraza. Ja żądam satysfakcji. Ja przyślę panu swoich sekundantów. A przysyłaj sobie blaźnie, kogo ci się podoba. Ja tobie i twoim sekundantom uszy poobcinam. Zobaczymy. A to arogant. Błazen, panie. No, aż mi lżej, żem mu palnął werba verytanie. Śmiał nazwać moje córki fornalkami. O, ja mam ten Fikalski. Patrzcie, niech go nie znam. O, co to za młodzież? Jak to tańczy, no patrzcie. Rondo! Dwa kółeczka! Cztery kółeczka! Osiem kółeczek! Chłopcy! Teraz za parą! A teraz stać! Panowie w lewo, panie w prawo! Przy spotkaniu sześć! Źle pomylony! Jeszcze raz, proszę, para za parą, tak! Dobrze, teraz para w lewo, para w prawo! Ależ panie Pujarkowski! Pujarki? Panie Pujarkiewicz, gdzie pan idzie? Panie, tu na prawo, no! Tak, prawo w lewo, po dwie pary! A lewo! Stać! Panowie na skrzydłach, panie w środku. Panowie podają sobie ręce, panie zostają na miejscu. Dają panie! A to także grzecznie, panie, nie ma co mówić. Damy zostawili, a sami latają tam jak wariaci. Szkoda czasu, służę pani. Ja wam pokażę, jak się tańczy mazura. Pani Bulherio, proszę. Panie Rondo! A to co? Panie, tak nie można pani przyjąć w górę. Hop, hej, rzecha! Za mną, panowie! Ostro! A ja mazura! Z ogniem, panowie! Dziś! Hop! Ostro! No, tak, teraz żeśmy wrócili już jako tako do dawnego porządku. Aż milej spojrzeć, panie Adolfie. No, jak się Franciszek ma? Ślicznie panu dziękuję. A gdzież panie? Panie, u siebie. Jeszcze nie ubrany. O, czy może słabe? Nie, panienka, dziękować Bogu, zdrowa jak rybka. Co by jej tam było? Ale nasza pani, jakoś nie domaga na głowę od tego balu. Do tego jeszcze biedaczka wczoraj tyle się umęczyła. A to czym? Proszę pana, albośmy to wczoraj małą mieli u wijatykę. I ja, i panienka, i pani, i Walentowa. Wszystko miało do roboty, bo trzeba było po tej ruinacji balowej każdą rzecz znowu na swoje miejsce transportować, czyścić, porządkować. To znowu oddawać naczynia, srebra, co się pożyczyło, a to zbite, tego brakuje, ba, i kłopot. Samych lyżeczek, proszę pana, zginęło pięć. No, ja myślę, że się państwu więcej nie zechce balów. Bo inaczej im tego, proszę pana, koszt duży, mitręgi jeszcze więcej, a zabawy żadnej. Z dobrymi znajomymi bawić się. Mówię to, ale... A, jesteś tu. Wracam od gospodarza, Adolfie. No i cóż? No cóż, dziwak upadł się i ustąpić nie chciał. Dopiero aż mu przyrzekłem, że już więcej balów dawać nie będziemy. No słyszysz, Franciszku, nie mówiłem ci? Słyszę. Tylko pytanie, co panienka i pani na to powiedzą? A to co? Na pobóż wybiera się z tymi morderczymi narzędziami. A może trzeba będzie nimi kogoś pomacać. Dlatego wyjąłem je z szafy i odpolerowałem trochę. A co? Dobrze jeszcze idzie, prawda? No przecież, wujnie, myślisz się pojedynkowo. A właśnie, że myślę. Z kim? A z jednym z tych smarkaczy, co tu ich Fikalski
do nas posprowadzał. Obraził się kawaler, żem go nazwał tym, czym jest właściwie, to jest smarkaczem. I posłał mi sekundantów. Ale przecież wuj nie zechcesz. Dlaczego? Bo by to było nonsensem stawać na wezwanie jakiegoś tam mlokosa. Więc mam zgodzić się na to, żeby ten sam mlokos potem po całym mieście ogłosił, że pułkownik Telesfor stchórzył przed nim. Nie zapominaj, mój kochany, że ja jestem wojskowy. Muszę dbać o mój honor. Ale wuj już w tym wieku... No, nie bój się, nie bój się. Pokażę ja im jeszcze, co stary potrafi. Zmasakruję na kwaśne jabłka. Ale to być nie może. Jeżeli koniecznie idzie o załatwienie tej sprawy, to ja albo Adolf... O, widzisz go, jaki mi dobrodziej. Patrzaj ty sobie swojej żony, którą masz, i dzieci, które mieć będziesz. Nie mieszaj się w cudze sprawy. No to Adolf. Tak, dałaby mi Kamilka, żeby mu tak z mojej przyczyny kawałek nosa odrąbali. Dziewczyna by mi, panie, oczy wydrapała. W każdym razie, wuju, ja nie mogę pozwolić. Cóż wy mnie do stu diablów pod kuratele wzięli? Czy to ja maloletni, czy co? A subordynacja, mosanie. Milczeć i słuchać, co starsi każą. Gdzie są pistolety? W moim pokoju. No tak, to rozumiem. Muszę je opatrzyć, czy nie zardzewiały. Ja pokażę tym smarkaczom, co to znaczy zaczynać ze starym. Uszy poobcinam. No cóż ty, Adolfie, nic na to wszystko? Przecież to byłoby dzieciństwem, żebyśmy pozwolili. Nie obawiaj się, nie przyjdzie do tego. Mam sposób. Jaki? To mój sekret. O, już druga. Bądź zdrów. Gdzie idziesz? Kamilka zaraz przyjdzie. Wrócę za chwilę. Za małą godzinkę. Do widzenia. Jak się masz, moja droga? Jak się masz? Co to? Główka boli? Nieznośna migrena. A, znać w tobie nowicjuszkę, moja droga. Po jednej nieprzespanej nocy już chora. To tylko z początku, tak? Jak dasz drugi, trzeci balik... Och, to... niechże Bóg broni. Co? No przecież spodziewam się, że nie poprzestaniecie na tym jednym. No, choćby dla zrehabilitowania się w opinii, która wasz balik nazwała damskim piknikiem. Jak? No przyznaj sama, że dowcipnie. No bo były prawie same kobiety, a mężczyzn... zaledwie jak na spróbowanie. Wszakże leszalaś sama, że Fikalski obiecał. O, Fikalski wcale się nie spisał. Ale on umył ręce od wszystkiego i... całe niepowodzenie poszło na was, szrachunek. To też wzięto was na języczki. Na języki nas? Ach, już to najwięcej obniosła was po mieście Ciuciunkiewiczowa. A nadzilam nie zapraszać tej bajczarki. A cóż ona może mówić takiego? A, niestworzone rzeczy. Ach, żeście sobie kazali zapłacić za stłuczone lustro. No, nie. No ja wiem, że to nieprawda. No nie potrzebujesz się tłumaczyć. Ale ta baba... z igły zrobi widły, że lemoniada była z apteki, co moja takie? Droga. A kotlety nieświeże, no podobno zakupione z akademickiego balu. Ależ to jest ohydne, potworne. No tak. Lubo mówiąc, między nami, moja droga, to kolacja była wcale nieświetna. Co też, pani? Bardzo nieświetna. Majonez był ohydny, a szampan... sam pan wcale nieszczególny. Jak cię kocham, no ja się znam na tym. Skoro się wystąpiło, to trzeba już było wystąpić porządnie. Zwłaszcza, że to pierwszy bal u was, tak. A teraz Ciuciunkiewiczowa ostrzy sobie na was język i przypina wam łapki, gdzie może. Jestem pewna, że ta historyjka o miłosnym bileciku do ciebie... to także od niej wyszła. O jakim bilecie pani mówi? Nic nie wiem, nie rozumiem. Ach, rób co chcesz, tylko nie pisz. Bo to zostaje i kompromituje potem. Nic tak nie plami honoru kobiety jak atrament. Wierz mi, moja droga, bo ja mam niejakie doświadczenie w tym względzie. Ale przysięgam pani. Co? Ojej, już pół do trzeciej. Czy wasz zegar dobrze idzie? No niechże ja idę. No do widzenia. Do widzenia, moja droga. A jak będziecie dawać drugi bal... to już ja wam go urządzę. Zobaczysz, że wypadnie całkiem inaczej. No całuję cię. No nie fatyguj się, jesteś słaba. A na migrenę przyślę ci pocho. Znakomity środek. Kilka kropli rozetrzeć na skroni i ból ustaje. No do widzenia. Do widzenia, pani.
Jakże się pani miewa, droga pani Janino? A, coś nie najlepiej. To tak jak mój mąż, który od tego wieczoru u państwa nie może przyjść do siebie. Wiedaczek, on taki delikatny, że jak tylko zje coś niezdrowego, to... Czemże struliśmy męża, pani? A, struli? No bo tak wypada z tego, co pani mówi. A, chowaj Boże, ja nic nie mówię, bo ja się na tym nie znam, tylko doktor tak utrzymuje. Ta Boże, kochany, tak gdzieżbym ja śmiała, ta, to my tylko wdzięczni państwu być musimy, żeście byli łaskawi pamiętać o nas i zaprosili na taki śliczny wieczorek. No, że się moje panienki nie bawiły tak, jak się spodziewały, to już nie państwa wina, bo teraz w ogóle zabawy się nie udają. U nas dawniej to się bawiono, można powiedzieć, jak mało gdzie. Ale odkąd panienki powyrastały, nie wypada nam ciągnąć młodzieży do domu, bo pani wie, jak to świat złośliwy, zaraz obmówią, oszkalują. No to prawda. I to strach, jakie to bajczarskie miasto, ten Kraków. A ja tu gadu, a tam mój biedny jaś sam jeden. Panienki na lekcjach. Pani daruje, że pożegnam. Ja byłabym na śmierć zapomniała. Oto noszę pani zgubę, liścik. Skądże pani przypuszcza, że to do mnie? A, kartka była w bukiecie, które pani oddala tycia. A że tycia męża nie ma, to... Ależ to chyba szaleniec albo bezczelnik jakiś śmiał pisać podobne brednie. W każdym razie radzę pani spalić, gdyby mężulek zobaczył... Ja przed mężem moim nie mam żadnych sekretów. A, zawsze to nie byłoby mu może bardzo przyjemno. Zresztą co mnie do tego? Ja zrobiłam swoje. No, caluję kochaną panią. Padam do nóżek. Moje uszałe, państwo, moje uszałe. No cóż, czytaliście państwo w dzienniku artykuł o waszym balu? O naszym balu? Jak to? Nie czytaliście jeszcze? Był we wczorajszym numerze. No, któż go podał? A ja sam postarałem się o to. No, mówiąc między nami, bal nie udał się wcale, mimo to, że robiłem wszystko, co mogłem. No bo proszę państwa, cóż to za bal, który się skończył o 1:30? To rzecz niepraktykowana w dniach mojego aranżerstwa. Za to u Guzikowskich, powiadam państwu, bawiliśmy się od północy znakomicie. Będzie i o tym balu w dzisiejszym numerze. To był dopiero bal. Do 8 rano. Przy ostatnim mazurze, to powiadam państwu, muzykom smyczki z rąk wypadały, a panny oddechu złapać nie mogły z umęczenia i tak robiły pierścionek. Ale ja muzykantom obiecałem dołożyć 20 florenów ze składki między młodzieżą zebranej, pannom zaaplikowałem po kieliszku starego wina i tańczyliśmy do upadłego. To też byłem taki zmachany, spocony, że jak siedliśmy potem z paniami do barszczyku i bigosu, formalnie lało się ze mnie. No, nie zazdroszczę wcale tym pannom. Tak. Mogliby łatwo dostać kataru z wilgoci. Nie, one nie wiem, ale co ja? Tam się ogromnego kataru nabawił. Radzono mi właśnie parowo. No, muszę spróbować, bo dziś wieczór mam być znowu u Sztyperkowskiego. I właśnie chciałem prosić panią i przyszedłem po te... przybory do kotyliona właśnie. Odesłała mnie pani. A, wiem o tym, ale brakuje jeszcze kilku chorągiewek, czypka i paru nosów. No musiały tu gdzieś zostać. No chodźmy, ale poszukamy, tak. O, tu jest. Prawda? Kto taki? No Fikalski. Ale żony pańskiej tu nie ma. A wiem, o tym moja pulcheria siedzi teraz spokojnie i bezpiecznie w domu, gdy tymczasem ja idę za nim krok w krok. Ścigam go jak ryń. Jak panu mówiłem, prosił o schadzkę. No tak, i pan miałeś tam iść czego? A nie, ja zmieniłem zamiar, zmieniłem. I ułożyłem sobie coś lepszego. O 2:00 mam go na oku i nie opuszczam ani na chwilę. On wychodzi z restauracji, spotykam go niby przypadkiem na rynku. On wstępuje do apteki, ja także wszedłem na szklankę wody sodowej. On do krawca właśnie, ja także. Myślałem sobie interes i obstalowałem kamizelkę. Chociaż mam kilkanaście. No. Potem on udaje, że ma jakiś pilny interes do biura, więc puszczam go, ale w cukierni naprzeciwko zająłem stanowisko, bo wiedziałem, że to tylko wymówka i że nie za długo wyjdzie. Uważasz pan, jak rzeczywiście wyszedł, ale dla zmylenia tropu wstąpił po drodze do państwa, a ja za nim i tak krok w
krok. Będę go ścigał aż do wieczoru. I w jakim celu? Jak to ja? On przypuszcza, że tam pulcheria czeka na niego, więc drży z niecierpliwości i obawy, aby się nie spóźnić. A iść nie może, bo jak krok w krok za nim. No tak. Patrz pan, co by za wyrafinowana zemsta. A wszystko pani spokojnie, grzecznie, bez hałasu. To mój system. Ale dziękuję panu. Oto on. Zabieram moje rzeczy i uciekam. Pan Wicherkowski. Pan Wicherkowski. Jakoś dzisiaj mamy szczęście spotykać się. Tak, rzeczywiście, wielkie szczęście. Żegnam was, panie, moją szanowną. Czekaj pan, idziemy razem, panie. Może nawet w jedną stronę. No, ja do parówki, na katar. A to doskonale się... Ocia! Ach, doskonale się składa, bo mnie właśnie doktor... Ocia! Polecił łaźnię parową. Będziemy się razem parzyć. Proszę bardzo. A co? Mam mój system. Sługa pani. Proszę bardzo. Moje uszanowanie. Skądże teraz Wicherkowski w takiej przyjaźni z Fikalskim? To nie przyjaźń, to zazdrość. I z zazdrości tak szuka jego towarzystwa? A o co on zazdrosny? Adolf ci to kiedyś wytłumaczy. Co się stało? Kanilku, patrz, ta nieszczęsna kartka w rękach Wladzia. A to co za kartka? Widziałaś, jak się Władysław nagle zmienił, zachmurzył? Odszedł, nie spojrzawszy nawet na mnie. Boże, co tu robić? Ale bo ja nie rozumiem, o co tu desperować? Cóż tyś temu winna, że jakiś tam głupiec ośmielił się pisać do ciebie? Powiesz mu, jak się rzecz miała i historia skończona. Ale on jako mąż nie będzie mógł razem puścić takiego zuchwalstwa. O, ja nieszczęśliwa, co począć, co tu począć? Janino, no nie martw się, jakoś to wszystko się ułoży, no. Czy wolno? Ten Fujarkiewicz także tu teraz potrzebny. Kamilko, mów ty z nim, bo ja nie mogę, nie mam głowy. Pani daruje, że przychodzę o kilka minut później, niż tego wymagają przepisy towarzyskie, ale... To z winy moich kaloszy, a właściwie mówiąc nie moich, tylko kogoś, co był łaskaw zamienić je na tym wieczorku u państwa. Nie wiem, jak to się stało, ale dostały mi się tak kolosalnych rozmiarów. I to ja jestem winna temu wszystkiemu. Niech pani panie dobrodziejka przecież... nie bierze tego tak do serca. Ja myślę, że się znajdę. Ale nie, panie, bo jakieś się, no to doprawdy. Niech pani uspokoi siostrę, że to przecież nie taka strata. Więcej mi chodzi o kapelusz, który mi także zamieniono. Także zamieniono? Tak, mój był całkiem nowy, a ten, proszę się przypatrzeć. I co najgorzej, że o ile kalosze za duże, to kapelusz za mały. Tak, a gdzież szanowny mąż pani dobrodziejki? Mego męża nie ma w domu, a ja jestem cierpiąca. Cóż to takiego? Może mógłbym doradzić coś na razie, bo nie wiem, czy paniom wiadomo, że jestem z zawodu farmaceuta. Skończony farmaceuta. Na razie potrzebuję przede wszystkim spokoju. Dlatego pan daruje, że go nie będziemy zatrzymywać dłużej. Mam honor pożegnać panią. Żegnamy pan, żegnamy. A gdyby kto przypadkiem zgłosił się z moimi kaloszami albo kapeluszem... Nie omieszkamy uwiadomić pana. Moje uszanowanie panią. Polecam się łaskawej pamięci. Pani, moje uszanowanie. No, nareszcie. Co Władysław tak długo robi? Dlaczego nie wychodzi? Czekaj, zobaczę. I cóż? Rozmawia z wujaszkiem. Pewnie mu wszystko opowiada. Teraz coś wyjęli ze szkatułki. Co takiego? Zaraz, bo mi zasłonili plecami. Mnie się zdaje, że... Pistolety! Pistolety! Pojedynek! Boże, przewidywałam to. Nie, ja nie mogę pozwolić na to, nie pozwolę. Nigdy, nigdy. Rzucę mu się do nóg, będę błagać, prosić. Puść mnie, Kamilko! Idą tutaj!
Władysławie, ja nie pozwolę na ten pojedynek. Aż tobie już się dowiedziałem. Ty nie możesz, ty nie powinieneś się bić. Ależ ja przecież wcale bić się nie myślę, tylko wuj. Co, wuj? Nie ty? Kochany wuju, nie ma potrzeby. A to dlaczego? Bo sprawa jest już załatwiona. Więc co? Już po pojedynku? Jak to? Pan się pojedynkowałeś? Może pan jesteś ranny? Nawet nie draśnięty, bo przeciwnik stchórzył. Spodziewałem się tego. Z początku stawiał się kawaler bardzo ostro i udawał bohatera, bo ufał zapewnieniom swoich sekundantów, że pistolety będą nabite prochowymi kulami. Oto szubrawcy. Ale moi nie zgodzili się na to i zażądali pojedynku na serio. Wtedy dopiero paniczowi zrzedła mina, zląkł się i zaczął prosić o przebaczenie. No i rozumie się, zgodziłeś się na to. Pod warunkiem, że przyjdzie tu i wobec świadków przeprosi wuja i nas wszystkich. A niech go tam kule biją z jego przeprosinami. Ja go więcej nie chcę na oczy widzieć. Ani ja. Ach, panie Adolf, jaki pan jesteś dobry, jaki poczciwy, jaki zacny. Nie wiem doprawdy, jak panu podziękować za to, co dla nas zrobiłeś. No, pocałuj go, pocałuj, bo widzę, że masz ochotę. Panno Kamilko, no słyszy pani, co wujaszek mówi? No, panno Kamilko. Kiedy wujaszek patrzy? No, nie patrzę, nie. Całujcie się, całujcie. Władziu, kochany Władziu, więc nie gniewasz się na mnie? Ja na ciebie, lecz moja droga. Macie, teraz ci znowu. A masz tobie. A to się uwzięli na całowanie. Tylko ja jeden nieborak, jak Singleton między nimi. Żeby wujaszkowi zazdrość nie była. No, tak, to co innego. Franciszku, jakby kto dzwonił. O, już nikt nie zadzwoni, proszę pani. Dlaczego? Bom odkręcił dzwonek, żeby państwo miało już dzisiaj spokój. Poczciwy Franciszek. No, to teraz dom nasz znowu zamknięty. I będziemy go otwierać tylko dla dobrych przyjaciół. Dla najlepszych. Słusznie, bo lepiej mieć kilku przyjaciół dobrych, niż kupę ladajakich. Tak. No, a teraz panowie zagrają szaszki, tak? A nie, to by było nadużycie z naszej strony. Mój Władziu, zrobisz mi tym wielką przyjemność. No, kiedy jej to przyjemność robi, to siadaj, nie ma rady. Będziesz się nudzić, duszyczko. Jak cię kocham, tak nie. Ja sobie tu usiądę przy was z Robótką, o tak, o, i będziemy rozmawiać. A my może zagramy sobie, panie Adolfie? Z ochotą. A może pan wolałby porozmawiać? No to będziemy najprzód grać, a potem rozmawiać. A w przystankach... Bo się panu sprzykrzy prędko, jak będzie tak często. Męczę pani, że nie. No, zaczynamy razem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Teatr Polskiego Radia nadal słuchowisko pod tytułem Dom Otwarty. Według komedii Michała Waluckiego w opracowaniu radiowym i reżyserii Zbigniewa Kopalki. Obsada. Władysław Żelski, urzędnik banku, Aleksander Dzwonkowski. Janina, jego żona, Karolina Lubieńska. Kamilla, jej siostra, Janina Anusiakówna. Telesfor, ich wuj, Aleksander Zelwerowicz. Adolf, narzeczony Kamilli, Jerzy Tkaczyk. Alfons Fikalski, Andrzej Bogucki. Wicherkowski, Jan Kurnakowicz. Pulcheria, jego żona, Maria Żabczyńska. Ciuciunkiewicz, archiwista, Ludwik Tatarski. Katarzyna, jego żona, Helena Buczyńska. Tecia, Miecia, Munia, Lola, ich córki, Urszula Hałacińska, Maria Pawluśkiewicz, Aniela Rolandowa, Hanna Zielińska. Wróbelkowski, Wieńczysław Gliński, Fujarkiewicz, Edmund Fidler, Malinowski, Nikolaj Wolyńczyk, Bagatelka,
Mieczysław Wojnicki, Franciszek Służący, Władysław Grabowski, Lokaj Ludwik Jabłoński, asystent reżysera Wiesław Opalek, opracowanie akustyczne Ewa Habielska. Grał zespół instrumentalny pod dyrekcją kompozytora.